Rozmowa dnia. Gościem Sygnałów Dnia Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy jest stuprocentowe przekonanie, że to był incydent przygraniczny bez intencjonalnych działań Rosji? Wiele na to wskazuje i takie są też oświadczenia tu i pana prezydenta, pana premiera. Trzeba zwrócić uwagę, że nadal trwa śledztwo, postępowanie przy udziale polskich specjalistów, ale też specjalistów z NATO. I na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że wszystkie okoliczności wskazują na to, że to był przypadkowy incydent wynikający z faktu, że Ukraina została ostrzelana w ciągu jednego dnia nad setką różnego rodzaju pocisków i broniąc się przed tym atakiem ze strony Rosji, doszło do tego nieszczęśliwego po prostu wypadku i chcę podkreślić jeszcze raz, że składam wyraz wielkiego współczucia dla rodzin ofiar i jest to wielka tragedia dla tych rodzin, mieszkańców tej miejscowości i wschodniej Polski, ale to mimo wszystko jednak okoliczności wskazują, że był to niestety nieszczęśliwy wypadek, a nie było to działanie intencjonalne ze strony Rosji. Prezydent Andrzej Duda, informując wczoraj o tym zdarzeniu z Przewodowa, powiedział, słyszeliśmy to przed momentem też w serwisie, że to była rakieta z lat 70., czyli produkcji sowieckiej w takim razie, tak? No to wiele wskazuje. Trzeba pamiętać, że na Ukrainie toczy się już ponad 260 dni wojna i zasoby, które są używane przez Rosję czy i przez Ukrainę, to są zasoby już takie z głębokich magazynów. Ale trzeba podkreślić przede wszystkim tak, że toczy się cały czas postępowanie, toczy się śledztwo. Ważne jest, żeby zachować spokój, nie dać się tutaj w naszym kraju wprowadzić jakiś taki zamęt, chaos, strach, dlatego że po pierwsze działałem bardzo rozważnie w tej sprawie. Od razu po tym wydarzeniu została zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego i wszystkie najważniejsze osoby w państwie odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo analizowały tę sytuację. Także trwały bezpośrednie konsultacje ze wszystkimi najważniejszymi politykami na świecie. Widać było zresztą olbrzymie zainteresowanie tą sprawą wszystkich liderów. Ja również otrzymywałem wiele sygnałów jakby zaniepokojenia od naszych partnerów, kolegów ze świata, z całego. I można powiedzieć, na szczęście na chwilę obecną wszystkie okoliczności na to wskazują, był to po prostu incydent, przypadkowy wypadek, a nie intencjonalne działanie ze strony Rosji. Panie ministrze, niektórzy wskazują na ten jednak stosunkowo długi upływ czasu. Do tego tragicznego wydarzenia doszło przed godziną 16 w Przewodowie w województwie lubelskim. I dopiero właściwie po kilku godzinach, tak mniej więcej około 4, były pierwsze sygnały, też były wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Millera. Można powiedzieć, no jest ta NATO Air Policing, czyli ta całe działania monitorujące polskie niebo. Dlaczego tak późno to nastąpiło? No tutaj to wydarzenie, myślę, wymagało po prostu dokładnego zbadania i przeanalizowania przez odpowiednie służby wywiadowcze i polskie, ale też ze strony NATO, amerykańskie, zebrania informacji i udzielenie takiej informacji opinii publicznej, ażeby ona była pewna i jasna, nie budziła wątpliwości. I wczorajszym pan premier Mateusz Morawiecki mówił, że była wielka presja na Polskę, żeby przyznać, że to był atak ze strony Rosji. To na szczęście, kto tę presję wywierał? No, tak powiedział wczoraj pan premier w mediach, no to oznaczałoby zupełnie inną dynamikę wydarzeń i w naszym kraju, i na świecie. Jeszcze wieczorem tego samego dnia prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówił w swoim wystąpieniu telewizyjnym o tym, że to na pewno była rosyjska rakieta. Mówił o tym, że jednoznacznie ostrzegaliśmy, że ta wojna się rozleje i wzywał NATO do działania. Czy to mógł mieć na myśli pan premier? Trzeba powiedzieć jasno, że Ukraina walczy już ponad 9 miesięcy. Też ponosi wielkie ofiary. Wiele milionów Ukraińców jest na migracji. Też przed nami zima i musimy spodziewać się, że również to spowoduje, być może spowodować kolejną falę migracji ze strony
ukraińskie, gdzie ludzie nie mają prądu, wody, gazu w swoich mieszkaniach, domostwach. A rząd jest przygotowany na kolejną falę migracyjną. Mówi się, że nawet 500 tysięcy może stanąć za chwilę ponownie u polskich granic. No musimy zrobić wszystko, żeby Ukrainę wspierać, bo dzisiaj te nasze działania, one przynoszą efekt, one przynoszą, jak widzimy, że Ukraina odnosi sukcesy na froncie, natomiast oczywiście jest element ludzki, jest element właśnie związany z tym, jak dzisiaj ludzie żyją na Ukrainie, w jakich warunkach, bez prądu, wody, gazu, często w rozbitych rodzinach i powinniśmy dalej po prostu wspierać to państwo, żeby obroniło swoją suwerenność i niepodległość i oczywiście przy okazji także zapewniło bezpieczeństwo naszej części Europy. Ale trzeba też jasno powiedzieć, że oczywiście ze strony ukraińskich władz jest taka na pewno wola, żeby zaangażowanie NATO i innych krajów było znacznie większe niż dotychczas. Panie ministrze, niektórzy wskazują, że przewodów znajduje się 4 do 5 kilometrów od jedynej czynnej linii energetycznej łączącej Polskę i Ukrainę. Ona została wykorzystana także do włączenia Ukrainy i Mołdawii do europejskiej sieci energetycznej po rozpoczęciu tej wojny. Inni wskazują, że leży na tej samej linii, co zakłady lotnicze we Lwowie. Czy to nie jest tak, że no, przyjmując jedną z wersji, że może to był cel rakiet, tylko że rosyjskich? Nie chcę się tu bawić po prostu w przepowiadacza, ani zgadywać. Trzeba powiedzieć jasno, że toczy się postępowanie i najlepsi specjaliści w Polsce i ze strony NATO i USA badają ten incydent i poczekajmy na oficjalne informacje. No, w dniu wczorajszym były wypowiedzi pana prezydenta i pana premiera, które dosyć były jednoznaczne. Także myślę, że nie warto dzisiaj spekulować, trzeba zachować spokój, dlatego że wojna cały czas się toczy za naszą wschodnią granicą i my byliśmy przygotowani na różne, jako państwo, na różny rozwój wydarzeń i też z tego, co wiemy, analizowane były takie sytuacje, kiedy właśnie dochodzi do ataku przypadkowego ataku właśnie na Polskę, dlatego podjęliśmy tutaj niezwłocznie od razu szereg działań. Po pierwsze, wojska zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Również zwiększono tutaj obserwacje nieba, czy też tego obszaru, jeśli chodzi o kwestie ruchu, właśnie przemieszczania się pocisków. No i przede wszystkim zostały wysłane tam na obszar wschodniej Polski, ten obszar również, gdzie doszło do incydentu, dodatkowe siły. Także staramy się zapewniać po prostu bezpieczeństwo. A to pan minister mówi o siłach polskich. A czy polski rząd będzie wnioskował o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, czytaj Polski, czyli krótko mówiąc, przysłanie dodatkowych żołnierzy natowskich w tej chwili do Polski i być może jakichś wyspecjalizowanych sił NATO obrony przeciwlotniczej? Na dzień dzisiejszy cały czas są wojska amerykańskie w Polsce. Ja wiem, ale pytam o zwiększenie tej liczby. Jeśli doszłoby do jakichś kolejnych incydentów, to oczywiście intencjonalnego ataku, to oczywiście to byłoby wskazane, natomiast na dzień dzisiejszy no, nic nie wskazuje na to, że to był atak intencjonalny, więc myślę, że te siły, które dzisiaj są w Polsce, są siłami, które są wystarczające, dlatego też, że nic nie wskazuje, że to był atak intencjonalny, więc to jest jakby podstawa różnica. Natomiast oczywiście zgadzam się z panem, że wszyscy chcielibyśmy, oczekujemy tego również wszystkim ze strony NATO, ale także przede wszystkim ze strony Unii Europejskiej, nie tylko słów empatii, wpisów na Twitterze, ale wszystkim oczekiwalibyśmy większego zaangażowania finansowego ze strony Unii Europejskiej, bo od już wielu miesięcy Polska bardzo mocno wspiera walczącą Ukrainę, wspiera od strony humanitarnej, pomocy wojskowej, ale także tutaj w naszym kraju ponosimy gigantyczne koszty na wsparcie i utrzymywanie naszych sąsiadów z Ukrainy. Oczekujemy, że również oprócz tych słów wsparcia ze strony Unii będą konkretne środki finansowe i pomocowe dla Polski. I o tych kwestiach porozmawiamy. Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki. Panie ministrze, to skoro pan wspomniał o wsparciu, które jest, ale bardzo niewielkie. No, wiemy o tych 700 milionach złotych w przeliczeniu, jeżeli chodzi o wsparcie na rzecz uchodźców. Pan wspomniał o tym, że może być kolejna fala uchodźców z Ukrainy, ale chcę też zapytać o tę misję ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego w Helsinkach. Co oferował i ma być kolejna jakby tura rozmów, co może położyć na stole i jakie są, z jakimi reakcjami ze strony urzędników Komisji Europejskiej się spotyka?
Ja oczywiście bardzo ogólnie rozmawiałem z panem ministrem Szymkowskim, nie wchodzę w jakby jego misję, to jest jego zadanie, tutaj zlecone przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Trwają negocjacje, trwają rozmowy. Myślę, że jest perspektywa osiągnięcia porozumienia. Tym bardziej biorąc pod uwagę no, to wszystko, co się dzisiaj też dzieje, tak, no bo ta polityka jest niezwykle dynamiczna, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. A nie ma pan wrażenia, panie ministrze, że właśnie no, tacy urzędnicy, czy no, jak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jest pełna dobrych słów, ciepłych, tak mówi o tym, że Polska na przykład okazała solidarność z milionami uchodźców z Ukrainy, że no, dzielnie tutaj wspiera Ukraińców, ale gdy przychodzi co do czego, no to chętnie wita Donalda Tuska już jako przyszłego premiera. Czy jest w ogóle zrozumienie, czy też ten tragiczne wydarzenie, mówi pan, bez intencjonalnego działania ze strony Rosji, ale oczywiście nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, ale tego typu wydarzenie nie stanowi takiego przełomu też myślowego dla tych ludzi, że my jesteśmy krajem przyfrontowym, my też wspierając Ukrainę w jakiejś mierze stanowimy zaporę dla innych krajów Zachodu. No absolutnie tak, no oczywiście przedstawiciele innych krajów Zachodu mają określony komfort w postaci jakby tutaj Polski, krajów bałtyckich, które oddzielają te kraje bezpośrednio od strefy wojny. Natomiast rzeczywiście przecież jesteśmy w jednym systemie Unii Europejskiej, NATO i tutaj destabilizacja każdego kraju będzie miała negatywne skutki na gospodarkę Unii Europejskiej, czy też naszych sąsiadów. I musimy jasno akcentować, że oczekujemy zrozumienia, nie tylko w sferze werbalnej, gestów i poklepywania, tak, po ramieniu, że wspieramy Ukrainę, ale również w sferze po prostu faktów, w sferze ekonomicznej. Pan użył takiego sformułowania a propos misji ministra Sęka, jest perspektywa porozumienia. To na tym się zatrzymał. Co by warunkowało to porozumienie? Wiemy, że są postawione pewne warunki, natomiast ja nie chciałbym tu dzisiaj spekulować na temat tych warunków. Minister Sękowski ma misję, jest w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Ale ogólnie te warunki oznaczałyby jeszcze jakieś zmiany legislacyjne, jeżeli chodzi o sądownictwo, tak? Najprawdopodobniej tak, ale tu nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest nie w zakresie jakby moich kompetencji i tym zajmuje się bezpośrednio minister Sękowski w konsultacji z panem premierem i z przedstawicielami Komisji Europejskiej, więc to jest jego misja i myślę, że dajmy jakby tej czas na zakończenie tej misji, a wszyscy spodziewamy się i chcielibyśmy, żeby te efekty były pozytywne. Prasa węgierska pisze, że Węgry mają mieć odmrożony fundusz odbudowy. To można sobie wyobrazić taką sytuację, że kraj, który ma poważne oskarżenia o brak transparentności, czy wręcz nawet jakieś podejrzenia korupcyjne, dostanie środki z funduszu odbudowy, a Polska nie? No widać, że oczywiście tutaj Węgry, pan premier Viktor Orbán podjęły mocną tutaj ofensywę w tym zakresie, dlatego że również sytuacja Węgier nie jest łatwa, poziom ekonomiczny. Również Węgry, biorąc pod uwagę sytuację na świecie ekonomiczną, potrzebują tych środków, dlatego jest skłonny ten kraj na daleko idące ustępstwa, jeśli chodzi o swoją politykę wewnętrzną. Jeszcze wrócę do tego incydentu z Przewodowa. Pan mówił o wyjaśnianiu. Oleksiej Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, mówi tak, Kijów jest gotów dać partnerom dowody na rosyjski ślad. Także mówi prezydent Zełenski, że ukraińscy eksperci chcieliby uczestniczyć w wyjaśnianiu. Czy zostaną dopuszczeni? To są decyzje tutaj już władz naszego kraju oraz decyzje władz NATO, dlatego że musimy to działać kolektywnie jako członek sojuszu NATO i to już są, jak powiedziałem, decyzje na najwyższych szczeblach naszego kraju oraz NATO. Premier nie zdecydował się, czy Rada Ministrów na wniosek o uruchomienie artykułu 4 NATO, czyli mówi o konsultacjach wzajemnych państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego wobec zagrożenia dla jednego z nich. Właściwie dlaczego? Bo konsultacje i tak się odbywają, a wobec takiego ostrzału ze strony Rosji, no to można powiedzieć, że nawet właśnie chociażby obrona przeciwlotnicza Ukrainy, która musi reagować, no jak widać, przy tego typu zdarzeniach może dojść także do śmierci polskich obywateli. Dlaczego nie uruchomiono artykułu 4? Tak jak pan powiedział, te konsultacje w zasadzie trwały od pierwszych chwil po tym incydencie. Praktycznie telefon pana prezydenta, pana premiera, ministra spraw zagranicznych były aktywne od pierwszych chwil i praktycznie odbyły się rozmowy ze wszystkimi kluczowymi politykami Unii Europejskiej oraz NATO. Ale też dobrze, że doszło do takiego spokojnego analizowania, przeanalizowania tej sprawy. Nie wysuwano tu jakby pochopnych komunikatów.
i gdy okazało się, że był to wypadek, był to incydent, to myślę, że doszło do pewnego jakby uspokojenia sytuacji i nie trzeba było zwoływać w sposób formalny konsultacji z artykułu 4. Natomiast oczywiście te konsultacje w sposób nieformalny trwały i trwają do dzisiaj i cały czas czekamy też na oficjalne zakończenie tego postępowania. Panie ministrze, to jeszcze sprawa, którą pan pilotuje od dawna. Pilotuje, ale nie tylko. Jest pan, był pan odpowiedzialny za sformułowanie raportu o stratach wojennych, który stał się częścią noty dyplomatycznej do Niemiec w kontekście naszych oczekiwań odszkodowań. Zbliża się taki koniec tego okresu, który pan tutaj zresztą w Radiowej Jedynce wyznaczył, tak około 3 miesięcy na stanowisko ze strony państwa niemieckiego. I co dalej? Bo stanowiska nie ma oficjalnego. Nie ma, natomiast chcę powiedzieć, że prowadzimy szeroką akcję informacyjną. Informujemy naszych partnerów w różnych częściach świata. Przygotowujemy kolejne działania, ale oczywiście no, musimy uwzględniać takie sytuacje, jakie miały miejsce obecnie. Prawda? Ale kolejne działania, tak konkretnie? Działania o charakterze przede wszystkim informacyjnym. One są dzisiaj kluczowe, ażeby nasi partnerzy w różnych częściach świata, też różne organizacje międzynarodowe, żeby zrozumiały, jakie są przesłanki naszych działań, bo dzisiaj jakby myślę, że nie ma sporu w Polsce co do zasadności naszych działań, co do treści noty, natomiast my dzisiaj musimy wyjaśniać. Nie ma sporu? No ja słyszałem takie wypowiedzi na przykład części polityków opozycji, którzy dalej kwestionują. No tak, uważają na przykład, że niepotrzebnie się konfliktujemy z Niemcami, a szanse są iluzoryczne. Są incydentalne wypowiedzi, ale jednak uchwała Sejmu była jednoznaczna, zdecydowana większość poparła. Też nie przez aklamację przyjęto. To prawda. Więc dzisiaj prowadzimy działania informacyjne. Ja spotykam się z wieloma dziennikarzami z różnych krajów. Jest też zainteresowanie strony izraelskiej tą sprawą. W dniu wczorajszym spotkałem się z panem Sebastianem Rejakiem, to jest szef Jewish Association Committee na Europę. Przepraszam, Jewish American Committee. Więc jest zainteresowanie różnych środowisk. A to zainteresowanie Izraela, bo to interesujący wątek. Moglibyśmy liczyć na jakieś wsparcie? Ja myślę, że oczywiście tu jest, ta współpraca będzie w przyszłości ważna, istotna, ale też uważam, że konieczna, dlatego że przecież nie możemy oczywiście zapominać tego, że 1 września pan prezes Jarosław Kaczyński zaprosił Izrael do tej sprawy i musimy oczywiście mieć świadomość, mamy taką świadomość, że 3 miliony zamordowanych obywateli polskich to byli Żydzi. Ale padają takie deklaracje ze strony, chciałoby się powiedzieć, starego, nowego premiera Benjamina Netanyahu. Była się dobra rozmowa pana premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Benjaminem Netanyahu. Musimy też jednak poczekać na ukonstytuowanie się rządów w Izraelu. Jak to nastąpi, jestem przekonany, że dojdzie do intensywnych rozmów w tej sprawie. Bo jedno z tych najważniejszych takich wsparć, no to byłoby właśnie wsparcie państwa izraelskiego. Nikt w sprawach II wojny światowej nie słucha tak uważnie głosu, jak no, głosu Izraela. Tak, oczywiście. To jest bardzo ważny partner, ale myślę, że nie możemy tu lekceważyć żadnego państwa na świecie i będziemy prowadzić nasze akcje informacyjne wobec wszystkich partnerów na świecie, dlatego że ta sprawa nie dotyczy tylko relacji polsko-niemieckiej, ale dotyczy generalnie praworządności w Europie i na świecie. Ale będzie jakaś seria spotkań, nie wiem, czy na szczeblu premierów, ale może na szczeblu ministerstw spraw zagranicznych? Planujemy takie działania, będziemy o nich informować w najbliższym czasie, dlatego że chcę powiedzieć jasno, że każdego dnia planujemy i będziemy organizować kolejne działania, tak aby po prostu informować naszych partnerów, zarówno mówię o krajach Unii Europejskiej, NATO, Rady Europy, ale także innych formatów, ale także będziemy prowadzić działania informacyjne w organizacjach międzynarodowych. To jeszcze ostatnie pytanie. Czytałem o pana publikacji w prasie wenezuelskiej a propos po prostu tego, co Polskę spotkało w czasie II wojny światowej, ale czy planuje pan też takie publikacje w tych najistotniejszych magazynach, mediach właśnie Izraela, Stanów Zjednoczonych, Niemiec? Tak, ja muszę powiedzieć, że niemal codziennie udzielam wywiadów różnym mediom. W dniu wczorajszym udzieliłem oczywiście też wywiadu izraelskiej gazecie Izrael Hayom, ale także mam spotkania z dziennikarzami z Wielkiej Brytanii, Daily Express, czy z dziennikarzami z Holandii. Także oprócz tych działań politycznych, dyplomatycznych, bardzo ważne są działania informacyjne. Wiemy też, że będą tutaj działania
polskiej telewizji, angielskojęzycznej TVP World. Inne jest zaangażowanie wielu środowisk, co mnie też bardzo ucieszyło ostatnio. Kilka dni temu została podjęta uchwała Rady Miasta Poznania, gdzie poznaniacy, radni w Poznaniu niemalże jednogłośnie poparli działania rządu w tej sprawie i uznali, że nasze działania są konieczne, celowe i że Rada Miasta Poznania wspiera rząd w tej sprawie. To jest bardzo ważny sygnał i też apeluję do innych samorządów, żeby również w tym obszarze podejmowały podobne działania i uchwały. Wsparcie samorządów jest istotne, na pewno jeszcze ważniejsze pewnie jest wsparcie rządów. Zobaczymy, jak będzie. Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.